No i ten, który, jak niektórzy mówią, przyjechał tutaj śrubować rekord zdobytych tytułów mistrza Polski. To 8 tytuł Tomasz Golo. Tylko wyłącznie spotykany w sporcie żużlowym. Nie znam drugiej takiej dyscypliny, żeby zawodnicy, sportowcy startowali codziennie czasami, kilka razy w tygodniu, zazwyczaj kilka dni. W różnych dyscyplinach sportowcy mają na regenerację, na wypoczynek, tutaj nie. Więc chciałbym, ażeby ktoś wymyślił jakieś nowe zasady, żeby pogodzić wszystkie ligi, żeby zawodnicy mogli startować wszędzie i każdy klub w każdym kraju, żeby był zadowolony. Nie znam takiego rozwiązania w tej chwili, ale mam nadzieję, że wspólnie wszystkie te kraje, federacje w jakiś sposób porozumieją i po prostu zadbają o zdrowie zawodników. Czerwony Sebastian Ułamek z Łomerek z Częstochowa w kasku niebieskim. I tu zwracałbym chyba uwagę, najlepiej startujący z tych zawodników Rafał Okoniewski. Tomasz Golob, wielki faworyt w kasku białym i w kasku żółtym. Rafał Dobrucki, a więc trzeba przyznać, że tutaj doborowa stawka. No i ciekawe, kto wygra ten start. To może być klucz do zwycięstwa w biegu trzecim. Ułamek, Okoniewski, Golob, Dobrucki. I kto? Okoniewski został, a z pierwszego pola Sebastian Ułamek. Ułamek przy krawężniku, rozpędził się Tomasz Golob, ale tam zabrakło kilku metrów, by doścignąć Sebastiana Ułamka. Będziemy mieli walkę, o pierwszą pozycję, także o trzecią. Prowadzi Ułamek, za nim Tomasz Golob, trzeci jedzie Rafał Dobrucki, na ostatnim miejscu Rafał Okoniewski. Świetnie wykorzystał to pierwsze pole Sebastian Ułamek. Teraz tuż przy kredzie błąd popełnił teraz Tomasz Golob. Chyba za blisko jechał Sebastiana Ułamka. Gdzieś tam podrzuciło go na jakiejś kolejnie. Stracił rytm, stracił kilka metrów Sebastian Ułamek. Rozpoczyna ostatnie okrążenie. Nie może zmniejszyć tego dystansu Tomasz Golob. Teraz próbuje wejść przy krawężniku pod Sebastiana Ułamka, ale ten nie zostawił tam ani kawałeczka miejsca. Teraz próbuje odejść od krawężnika Ułamek, próbuje to wykorzystać, Golob, walka do końca. O, długość motocykla, lepszy Sebastian Ułamek. No i trzeba tutaj powiedzieć, że wielkie, wielkie brawa dla częstochowianina za to zwycięstwo w biegu trzecim, wygrany start i później na dystansie odpieranie tych ataków Tomasza Goloba. 2 punkty Tomasz Golob, 1 Rafał Dobrucki, bez punktu Rafał Okoniewski. Widzą Państwo, dorobek punktowy. Któryś z tych zawodników przyjedzie na metę ostatni, no i taka strata może być już nie do odrobienia w kolejnych trzech wyścigach. Krzysztof, to chyba jest wyścig decydujący dla naszych uczestników cyklu Grand Prix Holty, Jagusia i Goloba. Zwycięstwo na pewno doda takiej siły i przybliży do tytułu mistrza Polski. Porażka może chyba przekreślić szansę na medal. Na pewno nie jest to jeszcze wyścig rozstrzygający, ale bardzo ważny. Na pewno w tym wyścigu któryś z faworytów straci punkty, więc przyłożą się do niego bardzo starannie. Wszystko się w tej chwili może zdarzyć, każdy z nich może wygrać. Jeszcze przepychają, jeszcze trwają przepychanki na starcie Damiana Walińskiego z Runę Holtą. Stoją bardzo blisko siebie, więc może być ciasno na wejściu w pierwszy łuk. Waliński, Holta, Jaguś i Golob! Chciał ukraść start Wiesław Jaguś, został na starcie. Ciasno i upadek Runę Holty. No, było tam ciasno, tego mogliśmy się spodziewać. Nie chcieliśmy tutaj upadków, no ale jak Państwo widzą, zapowiedzieliśmy to, że to główne danie już w piątym wyścigu skończyło się upadkiem Runę Holty. Miejmy nadzieję, że zaraz zobaczymy powtórki. O właśnie, kask niebieski Runę Holta, tutaj Tomasz Golob zamknięty. Damian Waliński, kask czerwony. W jego dorobku dotąd 2 punkty, w kasku niebieskim Runę Holta, już w pełni sprawny na lekko podrasowanym tylko motocyklu, jeden ząb mniej, nowa opona, w kasku białym Wiesław Jaguś i w kasku żółtym Tomasz Golob, bieg rozpoczynający drugą serię finału indywidualnych mistrzostw Polski, teraz szybko zwolniona taśma, znów ciasno, zamknięty Tomasz Golob, Golob do krawężnika, Jaguś, najlepiej ze startu Baliński, za nim Holta, Holta próbuje przedzierać się przy bandzie,
Teraz Holta szerzej, świetnie się tam rozpędził, on powinien wyjść na czoło stawki. Zobaczył tylko Baliński, śmigającego obok niego Holtę i Holta już jest pierwszy. Za jego plecami Damian Baliński, trzeci Tomasz Golob, a zamknięty na starcie Wiesław Jaguś za kapitanem naszej reprezentacji. A więc Rune Holta, znakomicie przygotowane motocykle. Teraz Tomasz Golob przypuścił pierwszy szturm na drugą pozycję. Damian Baliński próbuje obierać optymalny tor jazdy tak troszeczkę środkiem, by zablokować Tomasza Goloba. Golob przy krawężniku, ale umiejętnie Baliński, walka będzie do samego końca. Holta zbliżył się i do Balińskiego, i do Goloba. Wiesław Jaguś, to może być jeszcze bardzo ciekawie na ostatnim łuku. Holta pierwszy, drugi Baliński, trzeci Golob, czwarty Wiesław Jaguś. Rune Holta kapitalnie na tym pierwszym łuku, mimo przegranego startu, no ale później to pierwsze okrążenie było naprawdę... Tylko ręce same składają się do klasków, bo był to popis Norwega z polskim paszportem. Golob w kasku niebieskim, a jego rywale to w kasku czerwonym Tomasz Jędrzejak, Atlas Wrocław, Piotr Świderski w kasku białym, ZKZ Kronopol, Zielona Góra. No i uwaga, Jeleń. W kasku żółtym Daniel Jeleniewski, który po nieudanym pierwszym starcie później zaskoczył wszystkich i zwyciężył w swoim drugim wyścigu. Już on najszybciej skoncentrowany na starcie, skupiony na tym, co będzie się działo. Jędrzejak, Golob, Świderski, Jeleniewski. Jeleniewski, bardzo dobry start i zamknie całą stawkę zawodników. Daniel Jeleniewski z Lublina na czele stawki. On przed Golobem, przed Jędrzejakiem i Świderskim. No i proszę. Coś, co pewnie, o czym marzyło się Danielowi Jeleniewskiemu, by pokonać Tomasza Goloba, może stać się faktem, choć teraz troszeczkę stracił rytm Daniel Jeleniewski. No ciekawe, czy zdaje sobie sprawę z tego, kto za nim jedzie i jak próbuje go dogonić. Daniel Jeleniewski, za jego plecami Tomasz Golob, trzeci Jędrzejak, ale to daleko z tyłu, pomiędzy nim a Świderskim walka o jeden punkt, ale to jakieś 40-50 metrów za dwójką. Jeleniewski, Tomasz Golob, Daniel Jeleniewski rozpoczął czwarte okrążenie. No proszę Państwa, myślę, że to jest kolejna wielka sensacja tego finału. Tomasz Golob traci kolejne punkty, traci punkty, przegrywając z zawodnikiem z pierwszej ligi, Danielem Jeleniewskim. Zwycięstwo drugie w tym finale Daniela Jeleniewskiego, dla niego 3 punkty, 2 punkty Tomasz Golob, 1 dla Tomasza Jędrzejaka, bez punktu Piotr Świderski. Państwo widzą, jaki jest skład tego wyścigu i Państwo widzą, jaki jest dorobek punktowy zawodników. Tomasz Golob, punktów 5, Piotr Protasiewicz w kasku niebieskim 6, Kołodziej 6 i Skórnicki w kasku żółtym także 6. Wspominaliśmy wcześniej, że Rune Holta zaczyna każdą serię startów, prawda? A z kolei Janusz Kołodziej poza wyścigiem pierwszym, gdzie jechał z Rune Holtą, kończy kolejne serie startów. Więc można stwierdzić, że tak naprawdę Rune Holta i Janusz Kołodziej jeżdżą na troszeczkę innych torach, ponieważ Rune startuje na wyrównanym poroszeniu, dosyć równym torze. Janusz z kolei kończy serię startów, gdzie ten tor już jest nie tak wygodny do jazdy, bardziej męczący, troszkę twardszy. Więcej tej luźnej nawierzchni jest pod samym płotem, więc tak naprawdę startują na dwóch różnych torach. No i ciekawe, kto teraz przybliży się do medalu, a kto zupełnie nie pogrzebie. Golob, Protasiewicz, Kołodziej, Skórnicki. Już taśma w górę. Golob najlepiej ze startu. Golob trochę szerzej, przy krawężniku przeciera się Kołodziej. Kołodziej wykorzystuje to odejście od krawężnika Tomasza Goloba, ale ten nabiera prędkości, już jest znów na czele. Golob, za nim Kołodziej, którego atakuje Skórnicki, a zamyka stawkę Piotr Protasiewicz.
Walka tu zapewne będzie do końca. To, o czym mówiłeś, są dziury. Teraz w jedną z takich kolejn wpadł Adam Skórnicki. Stracił rytm jazdy, a jadący tuż za nim Piotr Protasiewicz tylko na to czekał, wykorzystał. Zdobywa trzecią pozycję i już próbuje gonić za Januszem Kołodziejem. Kołodziej czy Protasiewicz? Teraz Protasiewicz bardzo blisko Kołodzieja, ale musiał wyłamać motocykl. Wytracił prędkość, a na czele mknie Tomasz Golob. No bo jakby to miało być, by mistrz Polski do końca nie walczył o to, by obronić tytuł. A przecież jeszcze całkiem tych szans nie pogrzebał. Zawsze jeszcze tli się ta iskierka, że być może Holta, być może Jeleniewski gdzieś pogubią punkty i Tomasz Golob włączy się do walki o najwyższy laur dziś we Wrocławiu. 3 punkty Tomasz Golob, 2 punkty Janusz Kołodziej, 1 punkt Piotr Protasiewicz, bez punktu Adam Skórnicki. Tomasz Golob, zwycięstwo w tym wyścigu, 8 punktów, no i on będzie na 4. miejscu w klasyfikacji po 3 seriach startów. Tomasz Golob, kask czerwony, 8 punktów. Kask niebieski Grzegorz Walasek, kask też 8 punktów. Kask biały, w tym kasku białym wystartuje rezerwowy w miejsce Jacka Rępały Mariusz Węgrzyk. I Krystian Klecha w kasku żółtym, 7 punktów. No, śmiem zaryzykować takie twierdzenie, że jeśli zwycięzcą będzie ktoś z trójki, Golob, Walasek, Klecha, to zapewni sobie medal Mistrzostw Polski. Czy będzie to medal srebrny, czy brązowy, no, trudno to jeszcze rozstrzygnąć, ale będzie blisko tego medalu. Być może da to zwycięzcy walkę o ten medal w wyścigu dodatkowym. Golob, Walasek, Węgrzyk i Klecha. Walasek czy Golob? Jednak Golob. Golob do krawężnika teraz. Klecha i Walasek. Ciasno tam było. Piekielnie na wejściu w ten... Na wyjściu z tego pierwszego łuku. Musiał wyhamować raptownie Klecha, który świetnie się przedzierał przy krawężniku na pierwszym łuku. Wyhamował także Grzegorz Walasek. To pozwoliło uciec Tomaszowi Golobowi. Golob pierwszy, za nim Krystian Klecha, trzeci Grzegorz Walasek, a rezerwowy Mariusz Węgrzyk zamyka stawkę w tym wyścigu. Tomasz Golob, dotąd 8 punktów, doliczamy 3, będzie miał tych punktów 11, a więc realną szansę na medal indywidualnych Mistrzostw Polski. Tytułu nie obronił, to jest już jasne. Ustępujący mistrz Polski będzie jeszcze ciągle miał nadzieję, że rywale, a więc ci najgroźniejsi, Jeleniewski i Baliński, stracą chociażby punkt w ostatnich wyścigach. Tomasz Golob wygrywa wyścig 18 przed Krystianem Kleką, Grzegorzem Walaskiem i Mariuszem Węgrzykiem, który zastąpił Jacka Rępałę. Tomasz Golob 11 punktów. Jednej rzeczy nie znamy o to. Oczywiście wspomniałem o tym, że mają po 8 punktów cała ta piątka zawodników. Jeleniewski, Dobrucki, Kołodziej, Klecha i Walasek mają po 9 punktów. To tylko potwierdza, jak wyrównane są te zawody. A kto będzie wicemistrzem Polski w kasku czerwonym? Damian Baliński, w kasku niebieskim Tomasz Golob. Takie wyścigi dodatkowe, tylko z jednym przeciwnikiem, są troszeczkę inne. Ciężej jest w nich się zachować, ponieważ trzeba bardzo się skupić na jednym przeciwniku, a w sumie najlepiej prawdopodobnie tylko i wyłącznie na sobie. Inaczej jest, jak startuje się we czwórkę z 3 przeciwnikami, a zupełnie inaczej, jak tylko z jednym przeciwnikiem. Kaski czerwone i niebieskie, ale zawodnicy ustawieni na zupełnie innych polach niż to jest w zawodach indywidualnych. Z pola drugiego Damian Baliński, z 4 Tomasz Golob. Zdecydowało losowanie. I kto będzie wicemistrzem Polski? Ubiegłoroczny mistrz Polski, czy po raz pierwszy w karierze Damian Baliński? Baliński jest pierwszy. Golob tuż za nim, ależ tu będzie walka do końca. Golob szerzej próbuje odjechać to odsypane, nabrać prędkości. No i sprawdził to, zaryzykował Tomasz Golob i to ryzyko się opłaciło. Nie pojechał tam Damian Baliński, który także lubi wykorzystywać tę niosącą nawierzchnię odsypaną po zewnętrznej, ale przed tym wyścigiem odbyła się taka lekka kosmetyka toru. Nie wyjechała na tor polewacka, wyjechały tylko ciągniki, lekko
zamiotły, można powiedzieć, tę nawierzchnię troszeczkę do środka. No i nie zaryzykował tego odejścia od krawężnika bardzo szeroko. Damian Baliński zaryzykował Tomasz Golob i to ryzyko opłaciło się na tyle, że Tomasz Golob zostanie indywidualnym wicemistrzem Polski. Odbierze dziś srebrny medal, a więc górą tarnowskiej jaskółki, można powiedzieć, we Wrocławiu. Bowiem tytuł mistrzowski, jak najbardziej zasłużenie dla Rune Holty i drugie miejsce dla Tomasza Goloba, który w dodatkowym wyścigu pokonał Damiana Balińskiego. I wszystko mamy już jasne. Siedmiokrotny mistrz Polski na swój ósmy tytuł będzie musiał poczekać co najmniej rok. Uznawany.